Asuma Sarutobi, syn trzeciego Hokage, bardzo przyjemna i silna postać, której niestety już nie ma z nami. Jednak tak czy siak zapraszam na 10 ciekawostek. Asuma oznacza prawdziwe jutro, imię jego córki Mirai oznacza przyszłość, a Sarutobi znaczy skok małpy. Asuma był jednym z 12 strażników ninja, grupy shinobi, którzy opuścili swoje rodzinne wioski, żeby chronić daimyo kraju ognia. Chusta, którą zawsze nosił, symbolizowała dawną przynależność właśnie do tej organizacji. Jego ulubionym jedzeniem była kiełbasa i soba z tororo, natomiast najbardziej nie lubił szparagów. Jego hobby było granie w shogi. Chciał odbyć w tą grę pojedynek z Shikamaru i przy okazji wygrać. Jego głowa na rynku była warta aż 35 milionów ryo i Asuma był z tego dumny. Asuma, jak wiecie, był zazwyczaj bardzo uprzejmy, jednak jeśli chodziło o wrogów, to był bezlitosny i zabijał bez żadnych skrupułów. Tak jak jego ojciec, trzeci Hokage miał brodę, podobną fryzurę i palił. Wielu z was, w tym też ja, może utożsamiać się z jego ulubionym zdaniem, ponieważ brzmiało ono nie teraz. W momencie, gdy umierał, miał 31 lat. Odcinek 80 Shippudena, w którym zakończył swój żywot, wyemitowano 16 października, dwa dni przed jego urodzinami. Gdyby żył, obchodziłby dziś swoje urodziny, więc nie zapomnijcie złożyć mu życzeń w komentarzach. A jeżeli wymyślicie coś kreatywnego, to zrobię o tym osobny filmik. Mogą być życzenia w komentarzach, mogą być jakieś fanarty dotyczące właśnie Asumy, cokolwiek. To już na tyle w tych ciekawostkach. Dajcie znać w komentarzach, o kim chcecie kolejne filmiki. Trzymajcie się, na razie, cześć!